Cześć kozy, nie zjedzcie mi kamery. Czołem, mamy weekend, a jak weekend to kolejny weekendowy wypad. Dzisiaj zaplanowaliśmy z całą rodziną wycieczkę do Ciechanowca, do Muzeum Rolnictwa. Mamy zamiar poglądać stare maszyny, traktory, ale też między innymi stare chaty. Zobaczymy jak będzie, pogoda się zapowiada wyśmienita. A i dzisiaj znowu nagrywam kamerą GoPro, ostatnio nie byłem zbyt zadowolony z jakości dźwięku przede wszystkim. Trochę rzeczy poprawiłem, zobaczymy, może będzie dzisiaj lepiej. Wolałbym, żeby nagrywać GoPro, bo ona w ogóle jest bardzo poręczna. Ale tak jak mówiłem, o sprzęcie to kiedyś indziej, innym razem o tym opowiem. A teraz ruszamy, bo jakieś półtorej godziny drogi przed nami. Hej! A few moments later. No i dojechaliśmy do Ciechanowca, półtorej godziny jazdy. Nadal piękna pogoda. Na razie widzimy muzeum zza płotu, no wygląda świetnie, zobaczymy co w środku. Dobra, jestem przed kasą muzeum, co prawda są tu pustki, wszystko wydaje się pozamykane. No ale teoretycznie tu kupisz bilet, godzina otwarcia. Idę sprawdzić. No i właśnie się dowiedziałem, że jeśli się nie pójdzie tutaj z przewodnikiem, a z przewodnikiem to jest trasa 3,5 godziny, to wtedy są tylko niektóre chaty otwarte, właściwie 5 chat. I tam na przykład gdzie chcieli chłopcy zobaczyć traktory, no to one byłyby zamknięte, więc prawdopodobnie chcąc nie chcąc musimy wykupić przejście z przewodnikiem. Jednak zaczynamy zwiedzanie z panią przewodnik. A to będzie jakieś 3-3,5 godziny, ale pani powiedziała: dobrze, spokojnie, jesteście z dziećmi, co wybierzecie, to będziecie zwiedzać. Więc nie ma obowiązku 3 godzin. To raz. Musiałem skoczyć jeszcze chłopakom po kurtki, bo mówią, że trochę jest im zimno. Więc musimy jakieś cieplejsze kurteczki założyć. No i co, ruszamy. Najpierw będziemy oglądać traktory, bo tutaj chłopaki najbardziej są napaleni na to, żeby zobaczyć traktory. Pewnie też będę mniej mówił podczas nagrywania, no bo przede wszystkim będzie mówiła pani, więc głównie będziecie chyba oglądać obrazki, a może to lepiej. Fura, skóra i komura. Po prostu Rolls Royce wśród traktorów. A w ogóle taka ciekawostka, te wszystkie traktory, które tu są, są na chodzie. Wyjeżdżają w sierpniu i jeżdżą po ulicach. Słuchajcie, to na pewno się nie zapadało w błocie. Słuchajcie, są trzy tylko takie. FSO na żeraniu w Warszawie. Ale coś tu chyba cieknie. Thank you.
zwiedziliśmy pałac, teraz idziemy zwiedzać powozownię, idziemy w ogóle taką rodzinną ekipą, bo są takie malutkie dzieci, że jeszcze są w wózkach, więc zwiedza się bardzo przyjemnie. Jeszcze taka ciekawostka, pani przewodniczka to w ogóle jest z Zakopanego i jest przewodniczką tatrzańską, no ale znalazła się tutaj w Ciechanowcu. Słuchajcie, ale bryki. Zwiedzać kościół. Cały kompleks jest w ogóle bardzo, bardzo duży. Można tu przyjechać na sam spacer. Nie trzeba wykupować przewodnika, tylko wtedy jest dużo mniej chat właśnie, jak mówiłem wcześniej, otwartych. A tu piękny gołębnik. Przyszły do nas owieczki. Cześć owieczki. Ale piękne owieczki. Nie jedz tyle soli, bo to niezdrowe. Ozdabiali domy, no żeby było ładnie. Wszystkie kury chyba poszły na spacer. Tam mamy dwa osiołki, a tu piękny konik. A tutaj mamy wędzarnię. No nawet czuć jeszcze jakieś kiełbaski i kabanosy. W tym pięknym dworku jest wielka kolekcja pospisanek. Jeśli dobrze słyszałem, to około 1200. No dobra, tu jest 2600, a nie 1600. Słuchajcie, z całego świata. Proszę panią, co pani robi? Mnóstwo pięknych jajeczek, tu takie małe. Z Indii. Słuchajcie, tu jest tak, że namalowany jest ptak, który zniósł konkretne jajko, czyli gołąb. Później mamy chyba bażanta, kurę. No i słuchajcie, okazuje się, że jest też jajko, które zniósł kogut, no bo kogut jest namalowany. Ale i tak lepsza rzecz jest dalej. Tu są jajka naukowców. Króliczki.
zdecydowałeś się. A tu ogródki z mnóstwem różnych roślin. Wszystkie podpisane. Chyba tylko trzeba poczekać, aż wyrosną. Teraz idziemy odwiedzić młyn. Potem jeszcze szybki spacerek. No i będziemy się pewnie zbierać, bo już chłopaki chętnie by zjedli coś na obiad. Tak jak nam się chyba zwykle kojarzy, taki wysoki budynek z wiatrakiem właśnie i kołem młyńskim. Wygląda jak jakiś dom mieszkalny bardzo duży. Dostawa pieczywa o 6 rano, no to trzeba by przyjść po świeże jutro. Od razu można kupić. Ła, ile ciasta. Mąka, bardzo gruby przemiał. Swoją drogą ciekawostka. Jak piekę w domu chleb, to zwykle kupuję mąkę z Ciechanowca właśnie, czyli tutaj z tych okolic. Jest ten młyn gdzieś podobno, niedaleko. Plac ze starymi chatami. Nie wszystko widać, bo trochę jest pod słońce. Ale chciałbym pokazać, na środku jest piękny wiatrak. Przed wiatrakiem jest pole, na którym jest między innymi pszenica posiana. My będziemy powoli już kończyć, bo chłopaki są bardzo głodni. My też, więc musimy za chwilkę się zwinąć gdzieś na obiad. Ponoć zostało nam tylko Muzeum Weterynarii, ale może jeszcze będzie okazja kiedyś tutaj przyjechać, bo naprawdę miejscówka jest świetna. Idziemy jeszcze zobaczyć kozy i do wyjścia. Nie bijcie się, kozuchy. Co byś zjadła, kozucho? Nie zjedzcie mi kamery. To opuszczamy Muzeum Rolnictwa. Miejsce jest świetne, będę to powtarzał, naprawdę jest tak świetnie zagospodarowany ten plac. Wiecie, to w ogóle cały czas się rozwija. Fakt, że jest tu zwiedzania tak dużo, że z przewodnikiem te 3-4 godziny może być trochę ciężkie dla dzieci. No bo że możecie sobie, bo tu nie ma z tym kłopotu, odejść na bok, dzieci zjedzą coś, później dołączą. Coś, czego bardzo mi brakuje, to żeby tutaj była jakaś restauracja, jakiś bar z regionalnym jedzeniem na terenie. No ale pewnie ludzi tak mało przyjeżdża, że na to się by po prostu nie opłacało. W każdym razie, miejsce jest świetne. Można się tutaj wiele dowiedzieć, wiele zobaczyć, miło spędzić całe popołudnie, cały dzień w zasadzie. Więc polecam, przyjeżdżajcie do Ciechanowca. A tutaj co rośnie? No i na koniec jeszcze malutki spacerek pomiędzy alejkami ogródka. Mnóstwo roślin, mnóstwo krzewów. Warto tu przyjechać na pewno, jak będzie ciepło, jak będzie wiosna, lato, może jesień, żeby zobaczyć, jak to wszystko, czy kwitnie, czy rodzi owoce, bo jest tu całe mnóstwo różnych roślin właśnie. Na obiad polecono nam restaurację dworską, Dworska 24. Taki jest adres i nazwa restauracji. Sprawdzimy, co tu mają. Mam nadzieję, że jakieś regionalne jedzenie. Obiad zjedzony. Całkiem smaczny. Tylko musimy strasznie długo na niego czekać. Była też kawka. No to teraz siadamy do auta i ruszamy na Warszawę. No.
No i jesteśmy z powrotem w Warszawie. 280 km zrobione. Za nami świetny, pełen emocji, wrażeń dzień. Bardzo fajna wycieczka po bardzo ciekawym miejscu. Maszyny, zwierzęta, gospodarstwa. Rewelacja. Polecam Wam odwiedzić Ciechanowiec. Jak tylko będziecie mieli okazję, wpadnijcie do Muzeum Rolnictwa i koniecznie weźcie właśnie ten spacer z przewodnikiem, bo sam spacer, no to mogłoby być trochę dzisiaj za mało. No i jeszcze w ogóle taka ciekawostka, udało nam się z panią, która była naszym przewodnikiem, wymienić kontaktami. Ona niebawem ma uruchomić takie trochę na dziko pole namiotowe w swojej okolicy, a że my mamy zamiar się zacząć wybierać pod namiot i w ogóle najpierw ten namiot kupić, no to właśnie chcielibyśmy gdzieś nawet spróbować tamtą okolicę, bo takie wyjazdy na dziko bardzo nas interesowały. Więc jak tematyka namiotowa Was interesuje i to jak będziemy kompletować sprzęt, jak gdzie będziemy się wybierać, to zasubskrybujcie mój kanał, a na pewno te tematy niebawem już się pojawią, bo już mam namierzony trochę sprzętu, mam oczywiście namierzony namiot. Jak tylko będę go kupował, o wszystkim Wam będę dawał znać. Dzięki za dziś, dzięki, że byliście z nami i do następnego weekendowego wypadu.